złożeniem wiązanych kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach bohaterów zrywu narodowo-wyzwoleńczego z 1863 roku oraz mszą świętą upamiętnili sandomierzanie 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody odbyły się z inicjatywy posła na Sejm RP Marka Kwitka. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się na miejscowym cmentarzu katedralnym, gdzie delegacje samorządów, policji, straży pożarnej, Wojska Polskiego złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze na grobach uczestników powstania Ignacego Marynowskiego, Lamberta Neymarka, księdza Tomasza Sokalskiego. Następnie w intencji ojczyzny i powstańców styczniowych modlono się w kościele świętego Józefa, dawnym kościele ojców reformatów. Po mszy świętej złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod krzyżem przy kościele świętego Józefa, miejscu, gdzie odbywały się manifestacje patriotyczne poprzedzające wybuch powstania. Żołnierze garnizonu sandomierskiego zaciągnęli wartę przy grobach, krzyżu przy kościele świętego Józefa oraz wystawili poczet sztandarowy. Obecność delegacji Wojska Polskiego wynikała z szacunku, jaki należny jest powstańcom. Cały czas wspominamy wydarzenia, które związane były z walką o wolność, o niepodległość naszej ojczyzny, także każde takie wspomnienie, każda ta postać, które tutaj też, którym hołdujemy, no, napawają nas optymizmem. Oni wiemy, że walczyli w sytuacji beznadziejnej, a walczyli o wolność, szli z odwagą i wiedzieli, o co walczą i że kiedyś to nastąpi, że kiedyś odzyskamy niepodległość. Dlatego w dzisiejszych czasach chyba najważniejszą sprawą jest dbać o tą niepodległość, którą mamy i jej nie stracić, bo później naprawdę jest trudno odzyskać. Major Krzysztof Oszczudłowski odczytał okolicznościowy adres skierowany do uczestników obchodów upamiętniających bohaterów Powstania Styczniowego na ziemi sandomierskiej od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Obchodzenie rocznic patriotycznych wydarzeń, takich jak Powstanie Styczniowe, jest obowiązkiem, który trzeba wypełniać. Trzeba odchodzić, bo jeśli my się będziemy odcinać od korzeni, od naszej historii, to ciężko jest zbudować teraźniejszość, nie mówiąc już o przyszłości pokoleń Polaków. Ja chcę tu zawsze wyraźnie podkreślać, że my nie czcimy, jak co niektórzy chcą nam wmawiać, klęsk narodowych. My przypominamy te wydarzenia, z których płyną konkretne wnioski. To, co powiedział Józef Piłsudski, bez roku 1863 nie byłoby niepodległej Polski. To był testament. Tak jak pierwsza Rzeczpospolita zostawiała testament w postaci Konstytucji 3 maja, tak powstańcy styczniowi wyznaczyli cel przyszłym pokoleniom, ponieważ to, co ja stwierdziłem wcześniej, mimo klęski, powstanie dało taką podstawę, że Polacy nie szli na współpracę z zaborcą. Bo tak to istniało niebezpieczeństwo tejże lojalności, roztopienia się w tym wielonarodowościowym tworze Imperium Rosyjskiego. Czy my byśmy byli wtedy zdolni w czasie sprzyjających warunków w I wojnie światowej sięgnąć po niepodległość, gdyby nie właśnie Powstanie Styczniowe, gdyby nie czyny legionowe Józefa Piłsudskiego? Bo do niewoli też się można byłoby przyzwyczaić, a brak wiary w odzyskanie niepodległości, bo przecież my, kiedy wybuchało Powstanie Styczniowe, mieliśmy 70 lat już niewoli. Tyle prób, tyle trudu i każda walka kończyła się niepowodzeniem, a 5 milionów my, stanu włościańskiego, chłopów pozyskaliśmy. To była ogromna siła, która potem dała znać o tym, że warto było walczyć i przyniosło to efekt w postaci to, że piąte pokolenie tą niepodległość doczekało, tą wymarzoną, ale myśmy tę niepodległość brali sami. Nikt nam jej nie dał, nie podał, tylko byliśmy na nią po prostu przygotowani. Poseł Kwitek podkreślił, że dla niego jako inicjatora uroczystości ważne jest, że do organizacji obchodów włączyło się miasto, wojsko, policja. Po raz drugi w Sandomierzu w dniu wybuchu powstania takie uroczystości organizujemy.
też niewiele osób wie o tych wydarzeniach, nie wie, co się działo, bo my mamy czasem taką wiedzę bardzo ogólną o Powstaniu Styczniowym, a tu trzeba wniknąć w historię własnego miasta, własnej miejscowości i ta wiedza musi być w jakiś sposób docierać do ludzi. To, że dzisiaj jest niedziela, że też nie ma młodzieży, to jest jakby inny charakter, ale w szkołach o tych wydarzeniach trzeba mówić i dopiero potem jest jakby ta potrzeba i wola wzięcia udziału w tych wydarzeniach. My się przebijamy. Dla mnie to jest przede wszystkim ważne, że miasto, że wojsko jest już współorganizatorami tych uroczystości. Ja mogę wskazać wiele takich, których po prostu nie było. Sandomierza, Jerzy Strzyż, STV Info.